Wrócimy do tego, ale teraz mamy połączenie z Bejotem, a więc kącik FIFA. Siema Bejot. Siemano, siemano. I Smoku, oddaję ci głos. No, kilka, cześć Bejot. No, rzucimy sobie najpierw okiem na tę drużynę sprzed ubiegłego tygodnia. Udało nam się trafić chyba 4 ludzi, prawda, z tego zespołu, z tego składu z ubiegłego tygodnia. Także mamy nosa. Dokładnie. Prawda? Tam są. To zobaczmy, jak wygląda ta drużyna. O kimś chciałbyś powiedzieć szerzej, bliżej? Jasne. No na pewno, jeśli chodzi z perspektywy graczy FIFA, marzeniem jest trafić Neymara, który jest właśnie w paczkach dostępny od środy. Jedyna bramka oczywiście z Olimpikiem Marsylia, no i kapitalna karta, 5 gwiazdek sztuczek, więc sporo można się nim pobawić na wirtualnych murawach. Wydaje się, że też tutaj wśród społeczności są takie pomruki niezadowolenia, że jednak Kepa nie dostał tego informa za świetny występ przeciwko Aston Villa. No ale tak samo Alisson również nie został doceniony, jeśli chodzi o to zwycięstwo City, a jednak Joe Gomez, tak? Czyli jednak uznali, że to stoper Liverpoolu świetnie sobie poradził naprzeciwko chociażby Erlinga Haalanda. Także taka drużyna z tym najbardziej takim akcentem ofensywnym w postaci Neymara. No i Dusan Vlahovic też bardzo, bardzo ciekawa karta, jeśli chodzi o napastnika, no ale zupełnie inny typ w FIFA, no bo taki wysoki, rosły, troszeczkę do innego stylu gry. Bejot, a ty potwierdzasz to, co mówi Przemek, że ta karta Haalanda jest... Że ten Haaland jako taki w grze jest takim... Game changerem właśnie? No totalnie, ja powiem tak, miałem wczoraj okazję grać na takich kontach od EA odblokowanych, gdzie mamy dostępne wszystkie karty i miałem dostępnego Ronaldo Nazario, PLE, te wersje ikon, które są w tej grze, no i najbardziej zaimponował mi ten Haaland w wersji Inform, mimo wszystko, także jestem w ogóle w szoku, bo nigdy tak to w FIFA nie działało, żeby zawodnicy wysocy rośli byli grywalni, a jednak w tym roku to się dzieje i Haaland jest znakomitym zawodnikiem w FIFA. Bejot, pokażemy teraz jeszcze taką, mamy dzisiaj do zaprezentowania planszy buntowników, jak może pamiętacie, 2 tygodnie temu już pokazywaliśmy tam skład wtedy z Frankowskim. Zobaczmy, tutaj nawet Frank Ribery trafił, to już chyba taki ukłon w kierunku zawodnika, który kończy karierę i ma zostać na czas jakiś ambasadorem Salernitany, a potem trenerem, bo jak sam mówi, kocha futbol. Tak, no kryteria wyboru tutaj są niejasne, nawet dyskutowaliśmy ostatnio, na jakiej zasadzie tutaj trafił Piqué, natomiast no Sergio Ramos tutaj, jego obecność tutaj to nie jest, wydaje mi się, zaskoczenie, jeśli chodzi o kartę buntownika, no a Kai Havertz też bardzo ciekawa karta, no i też trzeba pamiętać, że można powiedzieć ostatnio poskromił nosa Anglikom, spuszczając ich do dywizji B Ligi Narodów, więc może dlatego jest takim buntownikiem, prawda? Ale opowiedz jeszcze, na czym to polega ta karta, bo to są te ciekawe parametry raz tak wprowadzane do tych kart. Jasne. Każda z tych kart ma obniżaną jedną statystykę, na przykład podania, na przykład strzały, na przykład tempo, no a wszystkie inne są dużo mocniej właśnie podbudowane, rozbudowane, także w praktyce każda z nich jest dużo, dużo lepsza niż złota wersja danych kart. Jeszcze co warto wspomnieć, znajduje się w niej też Emil Smith Rowe, to już jest 4. specjalna karta ogólnie z Arsenalu w tej FIFA, także fani tej drużyny z Londynu no mogą być usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o FIFA 23 i o ilość specjalnych kart, no ale też o występy Arsenalu, prawda? Bejot, no to teraz na koniec nasze 4 propozycje do kolejnej drużyny tygodnia. Podsumowując ten weekend, moje 4 nazwiska, wy możecie dorzucić swoje, jeśli macie ochotę. No bo jak zawsze wskazujemy bramkarza, obrońcę, pomocnika i napastnika. Ja bym na przykład w pomocy bardzo chętnie, no Jude Bellingham robi na mnie gigantyczne wrażenie, ale wolałem wyróżnić obrońcę Süle, bo on też w tym meczu z Borussią strzelił gola bardzo i zaliczył bardzo ładną asystę do właśnie samego Jude'a. Dlaczego nie dałeś Rimana? No dlatego, że właśnie chciałem, wiesz, żeby było tak troszkę inaczej. Ja bym dał innego piłkarza z Newcastle. Proszę. Almirona. No tak, Almiron zagrał rzeczywiście wybitne spotkanie. Gra w ogóle, ma rewelacyjne tygodnie, jest w życiowej formie i wydaje mi się, że to w ogóle największy sukces Eddiego Howe'a, że zrobił z Almirona piłkarza, który strzela, asystuje. No, co tydzień. Pope natomiast obronił w pierwszej części meczu 2 takie naprawdę, bo to jest wygrana Newcastle z Tottenhamem, także to jest naprawdę coś. I Pope w pierwszej części meczu obronił 2 bardzo trudne strzały. Naprawdę w takim wielkim stylu utrzymał drużynę w grze jeszcze przy stanie 0-0, zanim Newcastle zaczęło strzelać gole. Ale chciałem powiedzieć, no Messi i Mbappé zabawili się z Ajaccio. Kto nie widział, to tutaj do widzów, to chciałbym powiedzieć, że musicie sobie obejrzeć gola, którego Paris Saint-Germain strzela na 2-0
19 podań i Kylian Mbappé, który zagrywa piętą do Leo Messiego, który drybluje bramkarza i w zasadzie ma 3 metry czy 4 metry do bramki, mógłby wjechać z tą piłką, tak trochę jak w szkole. No przepiękna akcja, ale Rémi Cabella ma 32 lata, wrócił do Ligi Francuskiej, bo to był chłopak, który grał, no chłopak, facet, który grał z Krychowiakiem w Krasnodarze. Mhm. On wrócił do Ligi Francuskiej, do swojego byłego klubu Montpellier. Teraz przeszedł do Lille. W pierwszych 6 meczach tego sezonu 32-letni chłopak ma udział przy 7 bramkach. Wczoraj w tym nieprawdopodobnym spotkaniu, naprawdę meczu przez wielkie M, 2 bramki Rémiego Cabelli. Oni prowadzili z Monaco 1-0, 2-1, potem przegrywali 2-3, żeby finalnie wygrać 4-3. Bejota, twoje jakieś typy? Kogo byś tutaj chciał dorzucić? Kogo ty przeczuwasz? Kogo tutaj tak czuję nosem, tak. Wydaje mi się, że to może być jedna z najlepszych drużyn tygodnia, jeśli chodzi o FIFA 23. Też trzeba pamiętać, że mogą być też uwzględnione te mecze, które były rozgrywane chociażby w czwartek. Tak. Więc no Lewandowski, 2 bramki z Villarreal, wczoraj asysta i gol. Być może polski akcent. No jeśli nie, to wydaje mi się, że z Barcelony na pewno ujrzymy. Albo Lewandowskiego, albo Ousmana Dembele za te 3 asysty wczoraj i bramkę. A jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, tak tutaj już zostanę przy tej lidze, no to Antoine Griezmann 2 bramki i bramka bezpośrednio z rzutu rożnego, to też często się nie zdarza, więc być może też taki akcent z Atletico. Dzięki wielkie, Bejo, trzymaj się. Siema, Bejo. W przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy.